Ze stadionu we Wrocławiu wita Was Robert Bońkowski. Zapraszam na mecz pomiędzy Śląskiem Wrocław a drużyną Jagiellonii Białystok. No dobrze, teraz wygląda ten kontratak Jagiellonii Białystok. Tu jest Imas, 7 minuta meczu. Podanie do Nowikowasa. Nowikowas wychodzi w zasadzie sam na sam. Nowikowas! Próbuje strzał, ale mój Boże, on chyba chciał przelobować bramkarza Śląska Wrocław na nic. Te starania, bowiem Nowikowas po dobrej asyście prawie, po dobrym zagraniu Jesusa Imaza niestety pudłuje, przenosi piłkę nad poprzeczką bramki golkipera Śląska Wrocław Słowika. Mamy już akcję z drugiej strony boiska, tymczasem Śląsk Wrocław po błędzie Jagiellonii Białystok, jest tam zamieszanie przy bramce, no i niestety Chrapek wyprowadza Śląsk Wrocław na prowadzenie. No katastrofalny błąd Zorana Arsenicia, który myślał, że będzie out dla Jagiellonii Białystok, został zgubiony przez jednego z piłkarzy z Wrocławia, wielkie tam zamieszanie, i Mitrowicz i Grzegorz Sandomierski próbowali tę piłkę wybijać w zasadzie z linii bramkowej, no i znalazł się tam Chrapek na 4 metrze od bramki, no i wepchnął tę piłkę w zasadzie na pustą bramkę Grzegorza Sandomierskiego, który tam jakimś cudem jeszcze próbował bronić, ale zabrakło mu dłoni, zabrakło kilku centymetrów, zabrakło szybszej reakcji. No teraz Jagiellonia jakby troszeczkę bardziej ruszyła, jakby pomyślała sobie, że nie możemy stracić kolejnych punktów, musimy wziąć się za odrabianie. Dobrze wyglądają te pierwsze minuty po stracie gola, którego, przypomnę, strzelił Chrapek. No i mamy teraz rzut wolny dla Jagiellonii Białystok, to jest dobra okazja do strzelenia bramki, jakiś 20 metr od pola, na którym stoi Słowik. Nowikowas, lewa noga, Nowikowas! Bardzo dobry strzał w lewą stronę bramki golkipera Śląska Wrocław, ale jeszcze lepsza parada Słowika, który wyciągnął się jak struna, no i nie pozwolił doprowadzić do remisu, ta piłka między murem, no i fantastyczna interwencja bramkarza gospodarzy. Teraz może być niebezpiecznie, rzut wolny dla Śląska Wrocław. Będzie dośrodkowanie, piłka dochodząca do bramki, wybija Bartosz Kwiecień, jeszcze przy futbolówce będzie Zoran Arsenić, ale ten w przepychankach traci piłkę. Niebezpiecznie to wygląda, piłkarze Śląska Wrocław już z lewej strony boiska, Chrapek, dośrodkowanie, Chrapek! No i Marcin Robak podwyższa prowadzenie Śląska Wrocław 2-0, ależ ma patent ten chłopak na drużynę Jagiellonii Białystok, a Ireneusz Mamrot ze zwieszoną głową wściekł na to, co się wydarzyło. Kolejny błąd, kolejny głupi błąd i kolejny raz Grzegorz Sandomierski będzie musiał wyciągać piłkę z siatki, a warto wspomnieć o tym, że bardzo dobry mecz jak na razie Chrapka, bramka i asysta, no to może się podobać trenerowi gospodarzy. Do przerwy, no smutna ta gra Jagiellonii Białystok, dobre pierwsze kilka minut, potem kilka fajnych minut po stracie pierwszej bramki. No i od straty drugiego gola, no tak jakby Jagiellonia Białystok nie istniała, jakby ci panowie zrezygnowali. Gdzieś zatraciliśmy tego ducha zwycięstwa, a aby doprowadzić chociaż do remisu, no to ten duch musi wrócić. Jagiellonia musi teraz otrzymać kilka cierpkich słów od trenera w szatni. No i 62 minuta meczu, dopiero się rozpoczęła. Krzysztof Łączyński wyprowadza kontratak, groźnie to wygląda, z lewej strony biegnie Musonda, nie zdogoni go Pospisz, Musonda, sam na sam Musonda, Grzegorz Sandomierski poczekał z tym wyjściem, no i chyba podjął bardzo dobrą decyzję, zmniejszył kąt do strzału piłkarza skrzydłowego Śląska Wrocław, ależ wypieścił to podanie Krzysztof Łączyński. Dużo szczęścia Jagiellończyków, no i musimy uważać, żeby to nie skończyło się kolejnym wynikiem 4-0, jak to było pod koniec roku ubiegłego. 69 minuta meczu, Jagiellończycy próbują strzał z dystansu, chyba będzie Kosztala. Kosztal, 16 metr od bramki, no i broni Jakub Słowik ten strzał Kosztala, który wszedł niedawno na boisko. No nie mamy recepty, nie mamy pomysłu na drużynę, próbujemy strzałów takich od niechcenia. Wyglądało to groźnie, ale ciekaw jestem, jak to oceni bramkarz Śląska Wrocław ten strzał. 89 minuta, teraz dobrze to wygląda, będzie piąstkował Grzegorz Sandomierski, piąstkuje Sandomierski, jeszcze sygnalizowane zagranie ręką. No i sędzia będzie sprawdzał chyba powtórkę, czy Sandomierski nie zagrywał ręką
poza polem karnym, bo jeśli zagrywał poza polem karnym, to będzie niestety, ale czerwona kartka dla Sandomierskiego. Sędzia podejmuje decyzję. Pokazuje, że będzie rzut wolny, a więc będzie i czerwona kartka dla Sandomierskiego. Tak jest, sędzia w tym momencie wyciąga czerwoną kartkę, a na bramce staje, proszę Państwa, Taras Romańczuk. Będzie jeszcze rzut wolny z niebezpiecznej pozycji. No i Hamączyński będzie próbował strzału. Taras Romańczuk ustawiony w bramce. Jeszcze jeden chłopak ustawia mur. Mączyński uderza piłkę w mur. No i tym oto sposobem Jagiellonia nie pogrąża się jeszcze bardziej. Nadal mamy wynik 2-0. W tym oto momencie sędzia kończy mecz. Jagiellonia no musiała uznać niestety, ale wyższość piłkarzy ze Śląska, byliśmy dużo gorsi, brakowało zgrania, brakowało agresji, dziurawy środek pola, katastrofalny występ piłkarzy ofensywnych, szczególnie Szczepowicza, szczególnie Patryka Klimali. Mamy nad czym pracować, bowiem już za chwilę mecz Pucharu Polski z Odrą Opola, a tam będzie ważył się być może los trenera Ireneusza Mamrota. Trzeba tam ten mecz wygrać, o tym spotkaniu z wojskowymi zapominamy, a kolejne spotkanie w Białymstoku z Koroną Kielce, na który już w tym momencie serdecznie zapraszam. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. Do usłyszenia. Komentował ten mecz dla Państwa Robert Bońkowski.